Witam. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć na pytania. Składam się do tego już od dłuższego czasu, ale ciągle dzień jest pełen pracy. A wieczorem, kiedy mam troszeczkę oddechu, to niestety już jest na tyle ciemno, że mój aparat nie byłby w stanie dobrych ujęć zrobić, dość wyraźnych. A chciałem do kamery powiedzieć. Czasem żartuję, że mój aparat to jest kosiarka z możliwością nagrywania, bo takie dźwięki wydaje. Dlatego dzisiaj też mam drugi mikrofon. Mam nadzieję, że dzięki niemu uda mi się osiągnąć lepszy dźwięk bez tych szumów. Otóż dzisiaj odpowiem na pytania, na komentarze, które udzieliliście pod filmem Amen, który zrobiłem w odpowiedzi na szerzenie dezinformacji na temat tego słowa. Tetraktisz pisze, ciekawie gadasz o ważnych rzeczach, ale w jaki robisz to sposób jest specyficzny. A mówisz o miłościwym Bogu, jak to możliwe? Życzę cierpliwości i roztropności. Staram się naśladować mojego Pana Jeszu Pomazańca. Na pewno pamiętacie taki fragment, kiedy ujawniał pewne rzeczy od faryzeuszy, a uczeni w piśmie odezwali się, mówią, Panie, mówiąc to i nasz obrażasz. Czasami ujawnienie prawdy kogoś może urazić, bo okazuje się, że ktoś głosi nieprawdę. To jest oczywiste. Jeżeli kogoś głoszenie prawdy uraża, ja robię tylko to, co robił mój Pan. Staram się go naśladować. Pewnie robię to nieudolnie i pewnie zdarzy mi się powiedzieć o jedno słowo za dużo czasami, ale będę się starał zawsze go naśladować. Na pewno nie będę ukrywał i nie będę tolerował po prostu zwykłe dezinformacji, okłamywania ludzi, wprowadzania ich w błąd, tak jak wprowadzali w błąd, nawet jeśli szczerze, faryzeusze. Drugi komentarz. Witam Cię, Krzysztofie. Mam pytanie w związku z powyższym filmem. Poznałem Cię jako osobę, która za czasów jeszcze, jak prowadziłeś stronę z Mariuszem, tłumaczyła wszystkie obce nam słowa na język polski. I tak z Chrystusa powstał i słusznie pomazaniec, z apostoła i słusznie wysłannik i tak dalej. Dlaczego nie postąpić podobnie ze słowem Amen? Przecież w wielu miejscach w Biblii Amen jest tłumaczone, na przykład Jana 8,58 i tu jest cytat po grecku. Jezus powiedział ich naprawdę, naprawdę powiedzieć ty. To jest takie niby tłumaczenie. Ja jestem, skoro istnieją dowody, że Amen może być dopiskiem lub próbą fałszerstwa, czy nierozsądnie byłoby kończyć modlitwę słowami niech tak się stanie? Pozdrawiam Cię, Krzysiu, serdecznie. Pierwsza część. Konsekwentnie odmieniam te słowa na język polski, które apostołowie z języka hebrajskiego odmieniali na grecki. Czyli mówiąc krótko, skoro oni tłumaczyli z hebrajskiego na grecki, to ja i z hebrajskiego, i z greckiego tłumaczę na polski. Czyli robię dokładnie to, co robili apostołowie, czyli wysłannicy, bo apostoł to wysłannik, posłaniec, ktoś posłany. Tak więc tego się trzymam dalej i będę się tego trzymał. Natomiast jeśli chodzi o ten cytat z Jana 8,58, to grecki cytat, który tu jest podany, zawiera dwa razy amen, amen. Czyli mówiąc krótko, apostoł Jan nie przetłumaczył tego hebrajskiego słowa, tylko dał je w oryginalnej wersji. Więc ja robię to samo. Nie tłumaczę tego słowa, trzymam się oryginalnej wersji. Po prostu trzymam się tej drogi, którą wytyczyli nam apostołowie, gdyż oni wytyczyli ją z polecenia Pana, który ich posłał do tego celu. Oni wytyczyli drogę, to trzeba tylko nią iść, nic nie kombinować. Dalej, jak widzisz więc, tłumacze przekręcają to słowo, nadając mu konkretne znaczenie. Tymczasem hebrajskie słowa miały więcej znaczeń. I teraz pod koniec piszesz, skoro istnieją dowody, że amen może być dopiskiem lub próbą fałszerstwa. Otóż nie ma żadnych dowodów. Najwidoczniej nie zrozumiałeś filmu, który zrobiłem na ten temat. Wykazałem, że tam powołano się na dwa niby dowody. Jeden to niby naukowcy, ponieważ twierdzą, Wikipedia wymienia kilka imion, które jak gdyby przykleja do jednego z bóstw egipskich. Z tym, że te imiona nie wynikają z faktu, że on naprawdę tak się nazywał i tak go czczono,
tylko z faktu, że ludzie, ci naukowcy między innymi, nie wiedzą, jak się wymawiało to imię prawidłowo i sobie różne wersje zrobili, a Wikipedia po prostu jak gdyby wymieniła te wersje wymyślone przez ludzi. To jednak nie ma nic wspólnego z prawdziwym imieniem. Wręcz przeciwnie, chyba najbardziej, najlepszym dowodem na to, w jaki sposób powinno się wymieniać to imię, to są hebrajskie i greckie pisma. Akurat po grecku występuje słowo Amon w Nowym Testamencie. I jest wyraźna różnica. Pisze się je zupełnie inaczej, znaczy zupełnie. Inaczej się po prostu pisze. Jedna litera jest inna, zamiast E jest O. Amon, a nie Amen. I w języku greckim jest i to słowo. Więc one nie mają ze sobą nic wspólnego. Pisze się inaczej, znaczą co innego. Mało tego, Wikipedia nawet robi większy błąd, bo podaje, że Ammon przez dwa M. Ammon znaczy, jeśli dobrze pamiętam, piasek po grecku. Jest to jeszcze inne słowo tak naprawdę. Natomiast Amon występuje i po grecku, i po hebrajsku. I w języku hebrajskim również mamy słowo Amen i Amon. I to są inne słowa, inne litery są. Także to nie ma nic wspólnego. Jeżeli ktoś wam wmawia, że to jest to samo, to po prostu wprowadza was w błąd. Czy nierozsądnie byłoby mówić, niech się tak stanie? Otóż ja nie jestem fanatykiem żadnej wersji. Znaczy ja nie zmuszam ludzi do tego, żeby mówili Amen i nie zmuszam, żeby mówili, niech się tak stanie. Zastanawiające dla mnie jest jednak to, że ktoś walczy z tym słowem. Jak się dowiedzieliśmy, głównym człowiekiem, albo człowiekiem, który ma swój udział w szerzeniu kłamstwa na temat słowa Amen, jest satanista, który już nie żyje, ale który swego czasu w swojej Biblii Szatana po prostu twierdził, że tak ma na imię jeden z demonów. No więc ja się zastanawiam, skoro satanistom zależy, żeby to słowo Amen oczernić i żeby zniechęcić ludzi do jego używania, podczas gdy apostołowie używali, nasz Pan Jeszu również je używał, no to i nie tłumaczyli je na grecki, tylko w oryginale używali, no to jest dla mnie zastanawiające. Komu uwierzymy? Panu naszemu i apostołom, jego posłańcom? Czy uwierzymy satanistom, którzy chcą, żebyśmy nie używali tego imienia? No bo taki jest wniosek z tego, skoro rzucają oszczerstwo, przepraszam, nie imienia, tylko tego słowa. Ponieważ rzucają oszczerstwo na to słowo. Więc skoro słudzy szatana dbają o to, żeby oczernić to słowo, a więc chcą, żebyśmy go nie używali, to ja wolę go używać. Na przekór szatanowi, naśladując apostołów i naśladując mojego Pana Jeszu Pomazańca. Ale nie będę nikogo potępiał, jak sobie kto chce używać, bo to każdy sam odpowie za to, co robi przed Bogiem. Dziękuję.